Słuchajcie, dużo osób pytało się, czy Pawo 25, stosunkowo mały dron, czy on uniesie. Akurat to jest kamera Action 4, podobna masa jak w przypadku w piątki. Fajna sprawa, wyciągnąłem tutaj akumulator, zabezpieczam, bo jest wilgotność, te drzwiczki założyłem, ale mamy tutaj zasilanie z portu USB-C na BEC i na port balancera z akumulatora. Także fajna sprawa i to działa. Jaki czas osiągnąłem? Około 4 minuty 17 sekund, więc uważam, że to jest przyzwoity czas. Tutaj lataliśmy po lesie, spotter jest, loty zgłoszone, wszystko legalne, brzuski rosną. Pozdrawiam Was. Słuchajcie, nastała jesień, ale to nie znaczy, że mamy taryfę ulgową, trzeba latać. My dzisiaj idziemy z Leonkiem, z moim spotterem na mini wyprawę, taką półgodzinną. Mamy genialny zagajniczek, taki brzozowy. On jest położony na zboczu górek. Bardzo ładna konfiguracja terenu. Pomimo, że warunki wiadomo jakie są, widzicie jakie chmury, to mimo wszystko jestem pewien, że jesteśmy w stanie zrobić dzisiaj naprawdę fajne ujęcia. Zabrałem swojego stopotera, zgłosimy zaraz lot, będzie cyrk. A wziąłem dwa drony, jeden to jest 2,5 cala Pawo 25 V2 i wziąłem też Nazgula 5-calowego. Chciałbym też sprawdzić dwie kamery, bo mam ze sobą Action 4, nie piątkę, ale czwórkę i mam ze sobą też GoPro, tą, którą tutaj widać, czyli 12. To są moje maszyny na dzisiaj. Mam 4 akumulatory ze sobą, spokojnie wystarczy. Myślę, że spędzimy ze sobą super godzinę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No tutaj widać, że jest już surowo. Jak tylko lato się skończyło, zaczął się październik, to kurczę momentalnie. Niebo zasnute ołowiem, dużo wody w powietrzu. Leon uwielbia takie warunki, tylko dzisiaj nie ma takiego wiatru, który uwielbia. Pójdziemy sobie od tamtej strony, od końca zagajniczka. Tam powinien być fajny dostęp. I są też drapieżne ptaki. W powietrzu może jakiegoś namierzymy. Słuchajcie, dzisiaj mam też taką inspirację i myślę o tym właśnie, żeby zrobić rolkę na bazie moich różnych ujęć z lotów wykonywanych o różnych porach, w różnych porach roku. Bo w Polsce te sezony, te pory roku się tak niesamowicie zmieniają, że to się w głowie nie mieści. I sobie pomyślałem, że coś takiego zrobię na bazie zmian, czyli kolorów, czyli Polska jest biała, zielona, złota, żółta i tak dalej. Poszukam trochę ujęć, spędzę na tą rolkę, może no poświęcę tak ze 2-3 godziny, nie więcej, ale myślę, że to może być bardzo fajny klimacik. Muszę się wczuć w muzę i zrobimy taki przegląd właśnie pół roku, bo latałem w każdych warunkach, tak jak dzisiaj też i może dzisiejsze ujęcia też się zmieszczą. Postaram się zrobić jak najlepsze. No dotarliśmy do zagajnika, powiem Wam, że to jest fajna miejscówka, dlatego że tutaj niewiele osób jest w stanie dotrzeć. Jakby ktoś potrzebował pewnie na grzyby sobie przyjść, to na pewno tak. Bardziej widać ślady zwierząt niż ludzi, ale tutaj pomiędzy brzuskami dalej, pamiętam, że parę razy latałem, jest taki fajny pasaż, czyli przerwa pomiędzy dwoma zagajnikami. Można tutaj naprawdę bardzo ładnie polatać. To nie wygląda z tej pozycji może tak atrakcyjnie, ale wierzcie mi, że jest. Właśnie już mam prawie buty mokre. Na szczęście te salamony są troszkę zabezpieczone lepiej. Leonek jest w siódmym niebie.
niby nie pada, ale jednak delikatnie bardzo mży. I wszystko jest okej. Leonkowi najbardziej się podoba ta pogoda, powiem wam. On jest urodzony do takiej szkockiej pogody, gdzie jest około 10 stopni, duża wilgotność, wiatr. Ale jest, no, nie ma tragedii. Spróbujemy się teraz ukryć trochę pomiędzy brzoskami. Ja przejdę jeszcze kawałek, żeby się rozgrzać dookoła, zrobimy rundę, żeby przeczaić też możliwości lotu. Ale to jest naprawdę fajnie, oprócz tego, że jest 9 stopni i bardzo duża wilgotność, czyli nawet w ręce jest zimno. Ja latałem przy minus 20, jak było suche powietrze, bez rękawiczek, a dzisiaj bez rękawiczek jest naprawdę ciężko i jest mi, kurczę, zimno. I tu jest bardzo fajny klimat. Zaraz odpalimy sobie Pawo 25, czyli Sinaupa. Muszę sobie chwilę tylko ręce rozgrzać. I spróbujemy polecieć właśnie pomiędzy brzozami. Jest ich dosyć tutaj gęsto, sporo, ale zdarzają się takie miejscówki jak ta, gdzie mamy też bardzo dużo miejsca pomiędzy, gdzie mamy sporo przestrzeni pomiędzy drzewami, tak jak jest tu. Mam tutaj mój podręczny warsztat, właśnie przepiąłem już mocowanie do kamery Action 4, do Pawo. Ludzie pytali się, czy jest w stanie Pawo 25 unieść kamerę Action 5. Otóż jest, pod warunkiem, że wyciągniemy akumulator i całkiem dobrze się sprawuje. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało docelowo. Już to odpalę. Mam tylko dwie ręce, nie mam statywu, więc chwilę poczekajmy. No i słuchajcie, mam to. Jeżeli chodzi o radio, już jest przerzucone na Pawo. Pawo jest gotowe, akumulator jest wyciągnięty. Sprawdzimy sobie jeszcze tylko parametry. Fajnie, że tutaj mamy taki przedni ekran. Parametry są niedobre, bo tutaj jest slow motion. Nie wiem, skąd się nam to wzięło. Trzeba je zmienić, bo mamy tutaj slow motion w 10.50, czyli full HD, a mamy mieć normalne wideo w 4K W, tak? Tak sobie zrobimy. Profil może zrobię normalny, albo D-Log-M, niech będzie, ok. I co? 50 klatek na sekundę przy tym. Stabilizacja. A zróbmy z żyroskopu. Wystabilizuję w gyroflow. No. Słuchajcie, osiągnąłem naprawdę dobry wynik, 4 minuty 17 sekund, do rozładowania mniej więcej 13,8, czyli troszeczkę więcej niż powinienem, trochę bardziej rozładowałem, ale to jak najbardziej się to sprawdziło. Tutaj mamy zasilanie z portu USB-C do balansera i tutaj jest, są drzwiczki, aczkolwiek je zamknąłem. Teraz mamy otwarte drzwiczki, widać, nie ma akumulatora, wszystko gra. Leonku, szukaj Dronisia, gdzie jest Droniś? No, co się stało z nim? Tu bliziutko nas w sumie padł. Ale jest. No, gdzie jest dron? Znalazłeś go, Leoneczku? Gdzie on był? Tutaj? Niegrzeczny. Taki niedobry. Wiesz co, Leonku? Wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy, co? Zrobiliśmy 4 loty, wszystko gra. Pada coraz bardziej, możemy się zwijać do domu. Jestem ogólnie zadowolony. Nie jest to może jakiś szał, jeżeli chodzi o ujęcia, ale nie szkodzi. Cały czas oswajam się z kamerą DJI, jeżeli chodzi o serię Action. Poprzedni tydzień spędziłem z piątką, którą tak szybko jak nabyłem, tak szybko ją upłynniłem. A ten tydzień spędzimy sobie pewnie z czwóreczką, ale chociaż GoPro też dzisiaj występowało, więc nie ma takiej specjalnej tragedii. Zasilanie z portu balansera akumulatora jak najbardziej działa i to działa dość fajnie. Jestem z tego patentu zadowolony i mogę podsumować, że sesja była ok. Naprawdę, gdzieś dobrze się przygotowaliśmy i wszystko grało. Możemy sobie wyłączyć teraz tę kamerkę Action 5. Ona w pełni sprawna jest bez akumulatora. Gra.
Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Bardzo fajna sesja, jestem zadowolony. Co prawda trochę zmarzliśmy, no i trochę jest tutaj wilgoci, ale ogólnie nie wiało, nie padało też bardzo mocno, tylko raczej taki kapuśniaczek. Jestem mega zadowolony z tej sesji, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Fajnie się latało, nawet z całą kamerą zasilaną z portu Balancera, ponad 4 minuty lotu. Uważam, że to jest bardzo przyzwoity czas. No i co, słuchajcie, trzeba trochę wyjść ze strefy komfortu, trochę polatać, bo nie wszystko będziemy mieli w tym życiu podane na tacy, a najfajniejsze przygody właśnie są wtedy, kiedy z tej strefy komfortu wychodzimy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dajcie znać w komentarzu, jak u Was. Łapkę można dać, że nigdy o to nie proszę. No i suba, chyba też nigdy nie prosiłem. Ale jak macie ochotę, dlaczego nie? Wszystkiego dobrego, pozdrowienia, widzimy się niedługo w kolejnym epizodzie. Pa, pa!